Kiedy czytam tą Ewangelię dzisiejszą, niedzielną, przychodzi mi takie pytanie: skąd wiem, że ktoś kocha? Tu bym dał trochę przykładów, że wiem, że ktoś kocha mnie, ale też inne jeszcze. Skąd wiem, że Jezus mnie kocha? Skąd wiem? Czy mam na to konkretną odpowiedź? Tak, Jezus mnie kocha. Bo ta odpowiedź jest mi potrzebna. Jezus mówi dzisiaj tak: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Więc jeśli ja bym nie wiedział, jak Jezus mnie umiłował, to nie wiedziałbym, jak kochać się tam kogoś wzajemnie. Nie wiedziałbym. Muszę mieć przykład. Jezus nas wyprzedza w miłości. Jezus ciągle wyprzedza. Judasz dzisiaj wychodzi i kiedy trzaska drzwiami, co mówi Jezus? Teraz Bóg będzie uwielbiony we mnie. Zaczęło się. Dzieci, już krótko jestem z wami. Zaczęło się. To już się dzieje. Jezus się będzie bał. Ale Jezus w tym swoim strachu ciągle pamięta o uczniach i mówi: wszystko wam już powiedziałem. Wszystko już wam pokazałem. Powiedziałem słowa, umyłem wam nogi, a teraz idźcie i miłujcie się wzajemnie. Miłujcie się. On ich przygotowuje. On wie, że będzie krzyż. I to właśnie tak jest, że kiedy decyduję się iść za Jezusem, mogę się zdecydować iść lub nie iść, ale jak już idę, to mam kochać tak jak On. Już nie ma wtedy alternatywy. I Jezus przygotowuje mnie do krzyża, ale uprzedza mnie swoją miłością. Najpierw swoim słowem, potem umyciem nóg, przebaczeniem i Eucharystią. Jezusowa miłość jest uprzedzająca. Miłujcie się wzajemnie. Co tu więcej gadać?